Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawię 15 transferów, które przedstawił tak naprawdę Sport Bild na swojej stronie internetowej, a także w gazecie minionego sezonu. 15 najbardziej tutaj trafionych transferów i które było opłacalne, ale też bardzo wysokie pod względem finansowym. No właśnie, zrobimy sobie takie podsumowanie 15 największych transferów w 2018 roku, mijającym roku, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Sport Bild, tak, mówią niektórzy po niemiecku, ale Sport Bild zrobił takie zestawienie 15 najlepszych transferów sezonu. No i zacznijmy tutaj od transferu Krzysztofa Piątka, który poszedł z Krakowi za 4,5 miliona euro, tak? Oczywiście wszystkie te ceny, które podam, sumy to są podane w euro, w euro. No i wiadomo, że Krzysztof Piątek, który przyszedł z Krakowi do Genoły, bardzo dobrze się prezentuje w tym klubie, tak? No fenomenalne statystyki, bramka za bramką. Można powiedzieć, że taki drugi Lewandowski na swój sposób, tak? Zresztą Genoa była krok od podpisania kontraktu z Robertem Lewandowskim. 4,5 miliona euro, wyobrażacie sobie, to są kosmiczne pieniądze, jak na warunki polskie, to jest praktycznie około 20 milionów złotych. Tyle otrzymała tutaj Krakowia. Zwłaszcza, że Krakowia tutaj w ostatnich latach no, sprzedała też chociażby tutaj Bartosza Kapustkę też za podobne pieniądze. Potem mieliśmy Juana Bernata, który został kupiony przez PSG. Dokładnie zapłacono za niego 5 milionów euro, czyli tutaj można powiedzieć, że podobna stawka jak za Krzysztofa Piątka. I tu jest ciekawa tak naprawdę sytuacja z Bernatem, bo tam też temu transferowi daje smaczek zachowanie włodarzy Bayernu Monachium, czyli Bernat został kupiony z Bayernu za 5 milionów euro. I co ciekawe, to jest dosyć ciekawa tutaj sytuacja, ponieważ jeden z włodarzy Bayernu powiedział, że Bernat to jest ten piłkarz, który się przyłożył cegiełkę do tego, że Bayern Monachium odpadł w tamtym sezonie z Ligi Mistrzów, tak? No rzadko tak naprawdę można usłyszeć pretensje personalne, konkretnie skierowane pod konkretnym nazwisko zawodnika. Z reguły jak jeśli jest krytyka, to dotyczy ona całego zespołu. Natomiast rzeczywiście tutaj włodarze jakby Bayernu, czy jeden z włodarzy skrytykował osobiście, personalnie Bernata. No i Bernat też poszedł do tej drużyny, która była przez którą praktycznie Bayern odpadł w ostatniej Lidze Mistrzów. Potem mamy Filip Kostić, Eintracht, wypożyczony został na 2 lata z HSV. To też bardzo dobry tak naprawdę transfer. Axel Witzel, a więc Borussia Dortmund, został kupiony za 20 milionów euro z Tianjin Quanjinyan. Tianjin Quanjinyan, dobrze. No, ja to zawsze łamię tutaj język na tych wszelkich nazwach, także oczywiście nie śmieję się z klubu, tylko po prostu, że ja tak łamię po prostu tę nazwę. Axel Witzel został kupiony za 20 milionów euro. Ja robiłem taki filmik, to jest klub, który znajduje się w Chinach. Kosmiczne pieniądze, ja tam chyba liczyłem, nie pamiętam dokładnie, to było 320 milionów złotych miał zarobić właśnie w Chinach na kontrakcie 4-letnim, no kosmiczne pieniądze. Natomiast piłkarzom tutaj z Polski, czy kibicom z Polski, Axel Witzel najbardziej się kojarzy z tym, jak tutaj złamał brutalnie nogę tutaj, tak, naszemu piłkarzowi, no ale to jest przeszłość. No i dzisiaj Axel Witzel gra w Borussii Dortmund z Łukaszem Piszkiem, rzeczywiście widać jego na boisku, tak, widać po prostu jego na boisku, odnosi tą wartość dodaną. Zresztą ja uważam, że to dobrze, że Witzel wrócił do Europy, tak? Tutaj Chiny to nie było, tutaj nie było dobre wyjście. No oczywiście pod względem finansowym to jest ok, natomiast w Polsce mógł się lepiej zaprezentować, tak? Z lepszej jakby tutaj, znaczy w Polsce, w Europie mógł się zaprezentować swój kunszt piłkarski. Następnie Lucas Torreira, Arsenal, kupiony został za 30 milionów euro z Sampdori. No to ładne pieniądze, praktycznie tutaj Sampdoria zgoliła za tego piłkarza prawie 120 milionów złotych. Potem Artur Melo, FC Barcelona, kupione za 31 milionów euro z Gremio Porto Alegre. Następnie Cristiano Ronaldo, to chyba wszyscy kojarzymy, Juventus, został kupiony za 117 milionów euro z Realu Madryt. Tu mówiło się o stomie, że to jest kwota około 100 milionów euro, ale wszystkie te podatki, prowizje i tak dalej, w sumie to wyszło, początkowo mówiło się, że to jest 105 milionów euro, ostatecznie 117 milionów euro.
Potem mamy Richarlison, Everton, kupiony został za 40 milionów euro z Watford. To też dosyć spory tak naprawdę transfer, jeśli chodzi tutaj o, jeśli chodzi o ligę angielską. Andre Silva, Sevilla, został wypożyczony z AC Milanu. Alisson, Liverpool, kupiony za 62,5 miliona euro z Romy, tak? Wiadomo, że Liverpool tak naprawdę musiał postawić na mocny punkt, mocny pewny punkt w bramce i właśnie tym punktem był Alisson, tak? Młody tak naprawdę piłkarz, bramkarz, który świetnie się prezentował w Romie, tak? I występował przecież jeszcze z Wojtkiem Szczęsnym, on grzał ławkę, kiedy tutaj Wojtek występował. Natomiast rzeczywiście Alisson bardzo dobrze tak naprawdę się tutaj prezentuje, tak, w Liverpoolu. No, po tym, co zrobił Karius w finale Ligi Mistrzów, to Klopp absolutnie musiał szukać pewnego miejsca w bramce. No i teraz tak, jeśli chodzi o innych zawodników, to Rodri Hernandez z Atletico Madryt został kupiony za 20 milionów euro z Villarreal. Potem mieliśmy Reis Nelson, ale nie ten Reis tutaj z Lecha Poznań, słynny Piotrek Reis, czy Rejsik, tutaj kupiony przez Hoffenheim, znaczy wypożyczony dokładnie rzecz mówiąc z Arsenalu, ale mówi się o tym, że to jest wypożyczenie z opcją wykupu, tak, pierwokup będzie miał możliwość, Hoffenheim będzie miał możliwość wykupu tego zawodnika. Następnie mieliśmy tutaj jeszcze mieliśmy Alessana Ple, Borussia Mönchengladbach pozyskała go, został kupiony za 23 miliony euro z OGC Nicea. I jeszcze do tego zestawienia tych zawodników dochodzi Matteo Guendouzi z Arsenal, który kupił go za 8 milionów euro z Lorientę, i Paco Alcacera Borussia Dortmund został wypożyczony z opcją wykupu za 23 miliony euro z Barcelony. Nie, natomiast no tutaj to jest troszeczkę dziwna tak naprawdę dla mnie tutaj sytuacja, bezsensowna troszeczkę, ten transfer dla mnie jest troszeczkę bezsensowny, ale to jest piętnastka tutaj, która została przedstawiona przez Sport Bild, tak? Bez sensu, zawodnik, który występuje w Barcelonie, on co prawda nie miał tam szansy na grę w pierwszym składzie, żeby tak idzie do Borussii Dortmund na wypożyczenie z opcją wykupu, trochę raczej to powinien zawodnik iść do Borussii, później z Borussii iść do FC Barcelony, tak? Nie powiem, że to jest krok w tył, natomiast no, jeżeli wybiera Barcelonę, to powinien później wybrać inną drogę, na przykład Ligę Angielską. No ale tak właśnie wybrał. Zwłaszcza, że ta styl gry jest zupełnie odmienny, tak, Liga Hiszpańska, Bundesliga to są dwie zupełnie inne rzeczy. Ja nie wiem nawet, czy na przykład polscy piłkarze, którzy występują na co dzień w Serie A, oni by się odnaleźli na przykład w Bundeslidze, no. No tak było chociażby tutaj z Arkiem Milikiem, który przyszedł z Górnika do Bundesligi i praktycznie przez pierwszy rok grzał ławę. Dziś występuje w Napoli, natomiast no nie wiem, to dla mnie troszeczkę to jest dziwne, tak, dziwnie to trochę sprowadzona ta kariera. No i tak właśnie to wygląda, to zestawienie, czyli w tym zestawieniu, to warto dodać, przez Sport Bild znalazł się właśnie Polak, a więc Krzysztof Piątek, który został kupiony przez Genoę za 4,5 miliona euro. Oczywiście wszyscy tak naprawdę zachwalają Piątka, ale trzeba pamiętać, że w piłce nożnej ważna jest tutaj systematyczność, tak, i powtarzalność. Świetny początek sezonu nie oznacza, że będzie Piątek zawsze się świetnie prezentował. Oczywiście wszyscy sobie tego życzymy, no bo to też się przełoży później na reprezentację, no ale trzeba udowadniać tą jakość, powtarzalność w każdym meczu, to co na przykład robi Robert Lewandowski, to jest absolutnie fenomen, geniusz, tak, no najważniejsze jest powtarzalność, tak, można mieć tutaj nie wiadomo jakie statystyki na początku debiutu, bo wiadomo, że jedzie się na takiej pewności siebie, tak też tutaj Piątek, który występuje w Genoi, to ta drużyna nie jest zbyt ciężka tutaj dla niego, tak, nie jest tutaj duża rywalizacja, żeby musiał się przebijać, natomiast najważniejsze właśnie, że to, żeby udowadniać w każdym meczu, to co właśnie Robert Lewandowski robi w Bundeslidze, to jest niesłychanie tak naprawdę trudne, tak, no przeciwnicy praktycznie mają tutaj Roberta Lewandowskiego rozpisanego na czynniki pierwsze, nawet wiedzą, w którą stronę on głowę odwraca podczas strzału, wszystko praktycznie wiedzą o nim, a mimo tego za każdym razem Robert Lewandowski musi rzucić takie elementy, których nikt nie wie,
żeby zaskoczyć przeciwnika, żeby zdobyć tą bramkę. Natomiast niewątpliwie tutaj kluczowe według mnie i ważne z punktu widzenia budowy drużyny, nawet bym powiedział, że Cristiano Ronaldo nie jest takim istotnym transferem w tym bo zestawieniu, ponieważ Juventus i tak sobie dałby radę bez Cristiano Ronaldo. Jest to może i kwestia marketingowa, na pewno tak, ale jest to na pewno wzmocnienie, natomiast Juventus ma wymienność pozycji, tam każdy z piłkarzy praktycznie jest w stanie strzelić bramkę. Natomiast istotny, tak naprawdę najważniejszy tutaj ten transfer, to też najdroższy transfer, to jest Alisson, tak, z Liverpoolu, czy pozyskany przez Liverpool właśnie z AS Romy za 62,5 miliona euro. To jest nie tylko rekord, jeśli chodzi o transfer dla bramkarza, tak, no później chyba został pobity ten rekord przez tutaj tak, przez bramkarza tutaj z Chelsea, natomiast to już jest inna sprawa. Natomiast Alisson absolutnie tutaj kluczowy tak naprawdę zawodnik, jeśli chodzi o budowanie drużyny pod kątem Ligi Mistrzów. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.